Dzień dobry. Witam Was tym razem na mapie Płomienny Łuk, gdzie będę strzelał czołgi, bo są. Tutaj gość mi już popycha, ale ja jestem szybszy i to ja będę pierwszy jechał, także panie kolego, nie pchaj się. Bitwa jest z 3 punktami do przejęcia, standardowo oczywiście. Ja nie będę jechał na żaden z nich, bo tam strzelają. Jeszcze który trafi, po co mi to? Jadę sobie na kampę, bo ta bitwa będzie o kampieniu. Na dystansie pokazują się pierwsze pojazdy przeciwnika. Ja sobie do nich strzelam. No ale to jeszcze nie jest dobry moment, żeby robić fragi. I to jeszcze w pełnym biegu. To jest trudne zrobić jakiś wynik. Powoli dojeżdżam do tego punktu, do tej miejscówki, gdzie będę sobie kampił. To jest tutaj, za tym domkiem, koło tych drzewek. No i tu już widać pierwsze pojazdy. Najpierw jest Charioteer. Jest Pantera F, która wjechała na punkt i go przejmuje, ale jest za tym kościółkiem i nie mam możliwości strzelania do niej. Tutaj jest RL-44. No ale pierwszy strzał nieudany, zanim się teraz przeładuję, to już nie będę miał na celowniku tego ARL-a. Nie wiem, gdzie on jest. Podjeżdżam trochę do przodu i tutaj jest IS-1. Tak ustawiony, to jest łatwy cel. No i jest ten ARL. Niewiele go widać. No, ale jak krzaczek rozwaliłem, to teraz już go widać więcej i mogę sobie spokojnie wycelować i rozwaliłem tego ARL-a. Już drużynowi mogą przyjmować punkt. To okienko jest trochę za mało, strzeliłem do Tygrysa, no ale pocisk zatrzymał się na ścianach. W tym momencie już mam możliwość strzelania do pojazdów, które dojeżdżają do pola walki. Tu jest IS-2, który do mnie strzelił, ja mu oddałem. No i tutaj coś z tyłu do mnie podjechało. Na razie jeszcze się tym nie zajmuję. To jest teciak schowany. No, ale coś mi ściągnęło gąsienicę, muszę się naprawić. Nie trafiłem tutaj do tego tygrysa. Gąsienica naprawiona, a tu z tyłu to jest tygrys H1. Nie pokazuje mi się żaden weak spot. Dlatego ściągam mu gąsienicę. No i mam nadzieję, że tutaj będzie możliwość strzelania. Ładnie się obrócił bokiem i ściągnięty. No i są tamte pojazdy na dystansie. Tu wjechałem na kupkę gruzy i mi podbiło lufę, muszę się wycofać, złapać dystans do tego gruzu. To jest IS-1. Niestety tylko trafienie. Zaznaczam go dla drużynowych, żeby uważali na niego, żeby tam szkód nie narobił. Tygrys S, ściągnięty na hita. AMX-13. Niestety za nisko wycelowałem i poszło wszystko w ziemię. Następny tygrys. Przez te wagony strzelam do teciaka, ale
Tam jest za dużo metalowych części, nie było szans, żeby to przeszło. Znaczy szanse były, ale małe i się nie udało. Steciak schowany za wrakiem, ale jest przestrzał i zrobiony tak. Nauczony doświadczeniem, żeby mi nie zabrakło amunicji, próbuję podjechać na punkt C i go przejmować. Ale no mam jeszcze zapas, także nie bardzo mi się spieszy. Cztery nietrafiony z PZ-a, 4,70 twardy, za twardy dla Tygrysa, tylko trafienie, no ale wpadła za niego asysta i jest, i dobrze. O, tym razem M4 ściągnięte, PZ-4 F2 też ściągnięty. Wisu 152 jak pancer, Nashorn, no do wyboru, do koloru, co kto lubi. Strzelam do tego Nashorna, bo to jest mięciutki cel. Nieudane. To strzelę do teciaka. Zrobiony frag, a gajdziny mi w tym momencie dały do użytku bombę atomową. Niestety drużynowi obsiedli samoloty i nie mam możliwości jej wykorzystania. Muszę czekać na swoją kolej, a w tym czasie strzelam do tego Nashorna. Tam był detrakt, teraz lufa ściągnięta. No i zrobiony frag. ISU 152, ale ktoś go uprzedził mnie i ściągnął tego ISU. To jest Dicker Max. W tym momencie przez chwilę miałem możliwość wzięcia bomby atomowej, ale się nie zorientowałem i uciekła mi ta szansa. Dicker Max. Strzał nietrafiony, namierzony Dicker Max. Jeszcze jeden strzał. O, chyba jeszcze ochronkę ma. Nie, nie ma ochronki. Nie wiem czemu nie wchodzą te strzały, no ale gajdziny skończyły bitwę. Z mojej strony to wszystko. Dla chętnych zostawiam statystyki do prześledzenia. Cześć!